Robert Fudali, Sołtys, Wsi, Kosiska. To jest praca społeczna. Trzeba troszeczkę napracować się, nie ma z tego żadnych korzyści, a robi się coś dobrego dla swojego sołectwa. No to jest jakby nasza taka ojczyzna mała i po prostu no, staramy się wykonywać jak najwięcej tych prac, żeby upiększyć tą miejscowość, żeby coś się z niej działo, integrować czy aktywizować mieszkańców. Wizytówką naszej miejscowości jest właśnie odpust z okazji Piotra i Pawła, który jest obchodzony 29 czerwca. I po prostu no, organizujemy to i to tak przyciąga ludzi z parafii, z powiatu jaworskiego, tu z gminy Wądroże, z tych sołectw w koło, tak? Że to jest taki nasz produkt przewodni, można powiedzieć. No i przede wszystkim też w świetlicy organizujemy różne półkolonie zimowe, letnie dla dzieci, Andrzejki, Sylwestra. Teraz przygotowujemy się już wspólnie razem tutaj z sołectwami do organizacji Mikołaja dla dzieci. Jest prawie 100 dzieci, nawet z sołectw innych, nie tylko z parafii Kosiska. Także bardzo fajnie to wygląda i człowiek się cieszy, jak widzi radość dzieci przede wszystkim. Tak, tak dogadujemy się też po prostu, bo to w każdym sołectwie jest organizowane dożynki wiejskie. Potem przygotowujemy się wszyscy do dożynek gminnych. Przygotowanie wieńca, stoiska. Teraz właśnie też wystawiliśmy stoisko na dożynkach gminno-powiatowych, które odbyły się tutaj w Wądrożu. I przygotowujemy się też wspólnie z parafią do wystawienia stoiska na Jarmarku Bożonarodzeniowym. To już będzie drugi rok w Jaworze. Też chcieliśmy z tego miejsca podziękować panu burmistrzowi Emilianowi Berze za to, że po prostu za jego życzliwość i że nas mógł zaprosić, żebyśmy mogli się wystawić i sprzedawać ciasta, żeby wspomóc nasz fundusz remontowy kościoła, no bo po prostu środki, które są pozyskiwane, też dziękujemy również Urzędowi Marszałkowskiemu z Dziedzictwa Narodowego, też fundusze, które otrzymujemy z Urzędu Gminy, z Powiatu. No ale przede wszystkim no, sami nie jesteśmy w stanie uzbierać. Teraz zakończyliśmy remont wieży. Jest remont kościoła w Kosiskach zrobiony, parafialnego w środku. Naprawdę zapraszam wszystkich, żeby mogli przyjechać, zobaczyć, jak to fajnie wygląda, że naprawdę warto. Warto jest poświęcić czas i nawet prace społeczne, żeby to później efekt końcowy był jak należy. Opracowaliśmy strategię sołecką rozwoju wsi odnowy, prawda? Razem wspólnie z sołectwem Bielany odbyły się u nas warsztaty z końcem września. No i teraz dla nas też jest to taką szansą, żebyśmy mogli w jakiś sposób sami też pozyskiwać jakieś środki, doposażyć sobie, czy złożyć wniosek na jakiś namiot, żeby nam był potrzebny do organizacji tych festynów, zakup jakichś ławek. No naprawdę to jest przydatne i nie musielibyśmy za każdym razem, organizując imprezę, wszystko przywozić z urzędu gminy, tak? Ułatwiłoby nam to wszystko. Koszty wszystkie, które z okazji tych warsztatów, no to pokryła pani wójt tak z budżetu gminy. Tak. Chciałbym serdecznie zaprosić na stoisko parafii Kosiska na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Bodajże to jest 18-19 grudzień. Serdecznie zapraszam wszystkich jaworzan, żeby mogli odwiedzać nasze stoisko i wspomóc nasz fundusz remontowy.